Na początek małe dementi. To nieprawda, że wikingowie chodzili w hełmach z rogami. To hollywoodzki mit rodem z filmów. Faktem jest, że wszystkie eksponaty zgromadzone w Bolesławieckim Muzeum Ceramiki to autentyczne przedmioty pochodzące z IX i X wieku, znalezione na Pomorzu, w pozostałościach po osadzie Truso odkopanej w 1981 roku w okolicach Elbląga. Wszystkie skarby to efekt ponad 35 lat pracy archeologów. Bardzo prawdopodobne jest, że średniowieczna osada Truso właśnie tak wyglądała. Było w niej wszystko, co potrzebne do życia. Siedzimy teraz przed jedną z najpopularniejszych gier okresu wikińskiego. Ona nazywa się Hnefatafl. Jak widać, mamy przygotowaną kwadratową planszę. Oryginalnie pionki mogły być bursztynowe, mogły być wykonane z kości, mogły być wykonane również z kości waleni, ponieważ o takich archeolodzy wiedzą, bo zostały odkryte. Jest to gra nosząca nazwę Hnefatafl, gra królów. Tak naprawdę każdy dobrze urodzony człowiek powinien był potrafić w nią grać. Czyli to jest gra logiczna, tak? Tak, tak. Ta plansza jest przygotowana w ten sposób, że ma otworki i ma pionki takie, które to, nam się nie ruszają. Żeby sztormu nie spadały. Dokładnie, żeby można było w nią grać również na pokładzie statku. Przedmioty z Truso przedstawiają wikingów zgoła w odmienny sposób, niż jest to ogólnie przyjęte. Fakt, potrafili zachowywać się jak dzikusy, ale byli też wybitnie uzdolnionymi rzemieślnikami i to w wielu dziedzinach. Misterne zdobienia, wyroby jubilerskie, najczęściej ze srebra i bałtyckiego bursztynu. Ozdoby z kości, tkaniny i sztuka szkutnicza, doprowadzona niemal do perfekcji. A jak to wszystko robili? Własnoręcznie będzie można się przekonać 7 i 8 grudnia na warsztatach. Wspólnie z dziećmi będziemy sklejać modele tych super szybkich wikińskich statków drakarów. Będziemy również wykonywać tarcze wikińskie, także każdy będzie mógł zobaczyć, jakie najczęściej motywy zdobyły tą tarczę, jak one wyglądały, bo one troszeczkę różniły się od średniowiecznych słowiańskich elementów uzbrojenia tego typu. No i myślę, że bardziej zainteresują dziewczynki zajęcia wykonywania biżuterii. Będziemy z koralików próbowali odtworzyć średniowieczną wikińską biżuterię. Kiedy mężczyźni podbijali świat, w domach czekały na nich kobiety, o których wiadomo, że były bardzo wyemancypowane. Jeżeli na przykład mąż nie zapewniał odpowiedniego standardu życia, żona mogła go spławić i poszukać sobie nowego. Może to stąd wzięła się legenda o rogach na hełmach wikingów?